serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zaczynamy oczywiście od wizyty Ojca Świętego w Azji. Kanonizacja błogosławionego Józefa Waza, zwanego apostołem Ceylonu, pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Madhu oraz spotkanie międzyreligijne. To najważniejsze wydarzenia pielgrzymki papieża Franciszka na Sri Lankę. Przebiegała ona pod hasłem Pozostańcie w miłości. Jest to siódma podróż zagraniczna papieża i druga do Azji po Korei Południowej. Ze Sri Lanki Ojciec Święty udał się na Filipiny, będzie tam przebywał do 19 stycznia. O tej drugiej części pielgrzymki powiemy w naszym kolejnym spotkaniu. Papież Franciszek był trzecim papieżem odwiedzającym Sri Lankę. Paweł VI był tam w 1970 roku, a z kolei Jan Paweł II przebywał tam z jednodniową wizytą w styczniu 1995 roku, beatyfikując właśnie ojca Wazę, którego papież Franciszek podczas tej pielgrzymki kanonizował. Ojciec Święty zostawił mieszkańcom i kościołowi Sri Lanki dwa wielkie przesłania. W tym wieloreligijnym kraju największą wspólnotą jest buddyzm, później hinduizm, chrześcijaństwo i islam. Papież zaapelował o wolność religijną, nazywając ją fundamentalnym prawem człowieka. Drugie orędzie dotyczyło narodowego pojednania. Papież wezwał do odbudowy utraconej jedności po 27 latach konfliktu między dwoma największymi grupami etnicznymi kraju, Syngalezami i Tamilami, konfliktu, który pochłonął już blisko 100 tysięcy ofiar. W trakcie wizyty na Sri Lance miało miejsce kilka niespodziewanych spotkań. Otóż po powrocie do nuncjatury papież Franciszek spotkał się z byłym prezydentem Sri Lanki, Mahindą Rajapaksem. To jest o tyle ciekawe, że ten prezydent właśnie zaprosił Ojca Świętego, a kilka dni przed przylotem Ojca Świętego musiał złożyć urząd z powodu przegranych wyborów. Kolejne niespodziewane spotkanie dotyczyło takiej trudnej sytuacji, ponieważ Ojciec Święty chciał się spotkać z biskupami Sri Lanki, którzy nie przybyli poprzednio na umówione spotkanie z racji trudności w programie. Na to spotkanie drugie też jeszcze nie przyjechali, w związku z tym miał nieoczekiwanie wolny czas i postanowił, wykorzystując ten czas, udać się do położonej niedaleko świątyni buddyjskiej. W tej świątyni mieszka mnich Banagala Upatissa, który witał Ojca Świętego na lotnisku. Ojciec Święty obejrzał relikwiarz, który zawiera relikwie dwóch uczniów Buddy, który otwierany jest tylko raz do roku, a więc dla papieża otwarto go specjalnie. Mnich buddyjski odmówił przy tej okazji krótką modlitwę, której Ojciec Święty wysłuchał w milczeniu. Potem dowiedział się, że biskupi dojechali, wrócił do nuncjatury na spotkanie z nimi i na obiad. Przy okazji lotu samolotem na tą pielgrzymkę rozmawiał Ojciec Święty z dziennikarzami w samolocie i mówił między innymi o encyklice zwanej encykliką ekologiczną. Ma być ona gotowa w czerwcu lub lipcu tego roku, tak powiedział Ojciec Święty. Jak zwykle rozmawiał bardzo szczerze, wprost odpowiadając na pytania dziennikarzy. Francuski dziennikarz zapytał go między innymi o prawo do wolności religii i wyrażania przekonań. Papież zaznaczył, że obie te swobody są podstawowymi prawami człowieka, ale jak zauważył, aberracją jest próba zabijania w imię Boga. Tak samo myli się ten, kto dąży do ośmieszania religii, wymachując sztandarem prawa do mówienia tego, co się chce, oświadczył Ojciec Święty. Jeżeli jeszcze chodzi o tą ekologiczną encyklikę, to znawcy tematu mówią, że będzie to nowy wybuch medialny w stylu Bergoglia. Specjaliści twierdzą, że ta encyklika zwiększy jeszcze bardziej zgodę co do jego autorytetu moralnego, podczas gdy bardziej tradycyjne sektory Watykanu będą nadal obserwowały go z pewnym zakłopotaniem. Jak będzie, zobaczymy już latem. Pod hasłem Jezus rzekł do Samarytanki, daj mi pić, to jest cytat z Ewangelii świętego Jana, obchodzony jest tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Od 18 do 25 stycznia w całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynię nawzajem swoich bratni kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność wyznawców Chrystusa. W trakcie tygodnia w całym kraju odbywają się wspólne nabożeństwa ekumeniczne, zawsze w świątyni jednego z siedmiu kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz w świątyniach naszego kościoła rzymskokatolickiego. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów.
Materiały do tegorocznego tygodnia modlitw przygotowali tym razem chrześcijanie z Brazylii. Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję już po raz 18 przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję do Spraw Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą arcybiskup Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego i ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 roku, wchodzą Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Starokatolicki Maria Witów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Termin Tygodnia Modlitwa Jedność Chrześcijan został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Watsona z USA w taki sposób, aby obejmował ten czas między dniem wspominającym świętego Piotra, a więc 18 stycznia, kiedyś w naszym kalendarzu było to święto katedry apostoła Piotra, a dniem upamiętniającym świętego Pawła. 25 stycznia obchodzimy świętego nawrócenia. Miało to mieć właśnie takie symboliczne znaczenie. We wtorek 20 stycznia zostanie podpisany przez przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski wspólny list poświęcony świętowaniu niedzieli. Miał być przygotowywany przez blisko 4 lata. Jak powiedział ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady do spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski oraz współprzewodniczący Zespołu do spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, to niezwykle ważny dokument, gdyż niedziela, Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania Chrystusa, łączy wszystkich chrześcijan na całym świecie. Dlatego niedziela, dzień, w którym świętujemy Jego zwycięstwo, ma szczególne znaczenie dla chrześcijan i powinna być przeżywana w odpowiedni sposób. Pytany o tak długi czas przygotowania tego listu, biskup Nitkiewicz powiedział, nie chodzi o robienie fajerwerków, ale o wypracowanie zasad i mechanizmów, które będą rzeczywiście zbliżały i prowadziły do jedności. To wymaga czasu. W przypadku dokumentu o niedzieli trzeba było na przykład uwzględnić różnice doktrynalne między kościołami w rozumieniu Eucharystii. Odmienny sposób świętowania, ale jak mówi ksiądz biskup, jednoczyła nas troska o to, aby każdy człowiek mógł w niedzielę spotkać się z Bogiem i z bliskimi, aby mógł przeżywać największą tajemnicę naszej wiary i odpocząć po swoich trudach. Przypomnijmy, że od początku chrześcijaństwa niedziela dla wierzących w Chrystusa była zawsze najważniejszym dniem tygodnia i co do tego jest zgoda we wszystkich chrześcijańskich kościołach. 15 stycznia liturgiczne wspomnienie świętego Pawła I Pustelnika to patronalne święto Paulinów, ojców i braci Paulinów. Paulini znani są oczywiście przede wszystkim z duszpasterstwa prowadzonego na Jasnej Górze, ale pracują również w innych ośrodkach, nie tylko w Polsce. W sumie w 17 krajach na 4 kontynentach posługuje ponad 500 białych mnichów. Ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów, przy tej okazji zauważył, że choć Paweł Pustelnik przez wiele lat żył na pustyni, to zawsze pozostawał blisko człowieka. Tutaj cytat. Paweł, chociaż żył sam, to nie odsunął się od człowieka, jego losu i trosk codziennych. I to właśnie stanowi wyzwanie dla Paulinów, żyć dla drugiego człowieka, szukać go i prowadzić do Boga. Nabożeństwem poświęconym Pawłowi Pustelnikowi są tak zwane Pawełki. To jest nowenna przeżywana na Jasnej Górze z wielką radością. Wielu wiernych w niej uczestniczy, którzy mówią, że święty Paweł wciąż może być wzorem dla współczesnego człowieka. Do scen z życia świętego Pawła nawiązuje także herb zakonu. Jest na nim palma, która dostarczała świętemu Pawłowi owoców i liści na szatę, kruk przynoszący mu chleb oraz 2 lwy, z którymi żył w przyjaźni, a które po jego śmierci miały wykopać mu grób. Herb Paulinów umieszczony jest m.in. na pierwszej bramie wejściowej na Jasną Górę. I jeszcze informacja z Watykanu. Kolegium Teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jednogłośnie opowiedziało się za autentycznością męczeństwa z nienawiści do wiary arcybiskupa San Salvadoru Oscara Arnulfo Romero. Kolejnymi etapami tego procesu będzie głosowanie kardynałów i biskupów, członków tej kongregacji, oraz w wypadku ich opinii pozytywnej decyzja Ojca Świętego w sprawie opublikowania dekretu. Ta publikacja otworzy drogę do beatyfikacji
hierarchy salwadorskiego. Arcybiskup Romero został zastrzelony 24 marca 1980 roku podczas sprawowania mszy świętej. Trwała w tym czasie wojna domowa, która zakończyła się dopiero w 1992 roku. Można oczekiwać, że decyzja papieża w sprawie dekretu o męczeństwie może być wydana jeszcze w połowie tego roku, a więc jest szansa, jest możliwość beatyfikacji arcybiskupa nawet w ciągu najbliższego roku. I na koniec ciekawostka z Ameryki Północnej. Parlament Kanady ustanowił dzień 2 kwietnia dniem papieża Jana Pawła II. Ma być obchodzony co roku. Przyjęta w obu izbach parlamentu uchwała uznaje także świętego Jana Pawła II za orędownika godności człowieka i wolności. Niewątpliwie nas Polaków, tak kochających świętego Jana Pawła II, ta informacja na pewno powinna ucieszyć. To jest ostatnia informacja, koniec tego przeglądu wydarzeń. Wszystkich widzów telewizji Lumen zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.